witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Zapraszam. I stało się to. Dzieje się to na naszych oczach. Mieliśmy być świadkami wydarzenia, o których nasze wnuki opowiadałyby swoim wnukom, że ich dziadkowie i babcie żyli w czasie, kiedy to już w pierwszym roku pracy każdemu należałyby się 4 tygodnie płatnego urlopu. Jednak Ministerstwo Pracy ostatkiem sił wysłało e-maila, który dementuje te pogłoski i te zmiany być może kiedyś zostaną wprowadzone w życie, ale na razie są pełnie nie wiadomo kiedy. Także nasze wnuki swoim wnukom nie będą się mogły czymkolwiek pochwalić. Szef Związku Pracowników Handlu i Biur zaproponował, że aby obniżyć ceny w sklepach, jak i m.in. zmniejszyć inflację, sklepy powinny być zamykane szybciej. Byłaby to zarówno oszczędność dla pracodawców, jak i dla pracowników, którzy mieliby bardziej elastyczne godziny pracy, jak i więcej czasu zarówno dla siebie, jak i dla rodziny. Jednak pytany o konkrety nie jest w stanie ich podać. I wygląda to w takim układzie, jak pomysł, który został wymyślony na wspólnej nasiadówce kolegów oglądających mecz. Może i nawet dobry, ale bez konkretów zupełnie nie wiadomo jak i czy. Jak wygląda kwestia polskiego prawa jazdy w Norwegii? Ile jest ono ważne i kiedy koniecznie trzeba je wymienić? Te informacje, jak i wiele innych, znajdziecie w naszym rzetelnym dzisiejszym artykule w portalu. Zapraszam. Idą święta i bez różnicy, czy spędzasz je w Norwegii, czy w Polsce, możesz się konkretnie i często za mocno objeść. Jednak w Norwegii bez brania urlopu masz dodatkowe 2 dni wolne. I zarówno w pracy, jak i w szkole, ponieważ w Norwegii zarówno czwartek, jak i piątek są wolne. Ale więcej szczegółów rzetelnie opisanych poznasz oczywiście w naszym artykule. Zapraszam. Nadchodzące święta mają być zarówno ciepłe, jak i słoneczne. Jednak w okresie wielkanocnym jesteśmy bardziej narażeni na promieniowanie UV. Norwegia jest na 3. miejscu po Danii i Australii, jeżeli chodzi o liczbę zachorowań na raka skóry. I na 2. miejscu po Australii, jeżeli chodzi o liczbę zgonów. Znaczna większość tych zachorowań i tych przypadków wynika ze zbyt dużego wystawienia na promieniowanie UV bez zabezpieczenia. Norwegowie po długiej i ciemnej zimie desperacko szukają słońca. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie, życząc Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bezproblemowego wtorkowego poranka. Trzymajcie się, dzięki, cześć!